cześć, właśnie tym klaśnięciem będę mógł sobie zsynchronizować 3 różne ujęcia później podczas montażu. Dzisiejszy wideoporadnik jest o sprzęcie, którego używam podczas swoich projektów autorskich i zleceń komercyjnych. Zanim go nagrałem, czekałem kilka tygodni, aż pojawi się mgła. Chciałem mieć taki klimat, jak widzicie. Dobrze, zaczynamy poradnik, wideoporadnik. Aby łatwiej zrozumieć, dlaczego dany sprzęt był przeze mnie używany, będę omawiał sprzęt projektowo. Zacznę od operacji Widmo, czyli filmu dokumentalnego, który realizowałem dla Fundacji Mare i realizowałem go właśnie Lumixem S1H. To był mój główny aparat, którego używałem podczas tej realizacji. Jest to pełna klatka, do której wpinałem najczęściej obiektyw 24-70. Był bardzo uniwersalny na statku, były różne warunki, raz było wąsko, raz było szeroko, musiałem bardzo szybko zmieniać ogniskowe często, więc ten obiekt był najlepszy do tej realizacji. Do tego, jak widzicie, klatka, uchwyt, do uchwytu mam podpiętą nagrywarkę Atomos Ninja 5, z którego korzystałem jako podgląd, głównie przy nagrywaniu wywiadów i tylko do nagrywania wywiadów. Jak widzicie, mam tu jeszcze adapter XLR Panasonica, do którego wpiąłem mikroporty Synco i tymi mikroportami nagrywałem wszystkie wywiady. Natomiast do realizacji dźwięków otoczenia i czasami wywiadów takich na szybko robionych z bohaterami używałem właśnie tego mikrofonu Synco D30 i on genialnie się sprawdził do tej realizacji. I to wszystko, jeśli chodzi o główny i najważniejszy sprzęt do realizacji tego dokumentu. Natomiast z czego korzystałem dodatkowo? GH6, Lumix GH6, dlatego że miałem pewne ujęcia filmowe, chociaż też robiłem zdjęcia, gdzie używałem długiej ogniskowej. Używałem obiektywu 50-200 mm. Używałem również gimbala Ronin S2 do stabilizacji obrazu, na przykład w korytarzach statku albo na mostku kapitańskim. Do gimbala użyłem Lumixa S5, czyli pełnej klatki z obiektywem stałoogniskowym 24 mm o jasności 1.8. I to jest taki genialny zestaw do właśnie pracy na gimbalu. Wszystkie moje aparaty mają paski Peak Design. Te paski mają genialne rozwiązanie, jeśli chodzi o właśnie odpinanie i zapinanie. Bardzo szybko mogę się wpiąć i wypiąć z tego, aby założyć aparat na gimbala. Do tego nie ukrywam, że kolory są bardzo istotne dla mnie i jak widzicie, u mnie pojawia się dużo zieleni, tak jak w tym pasku. Kolejna rzecz, która się pojawiła u mnie w tym roku, a mianowicie torby, plecaki Peak Design. I dlaczego? Dlatego, że właśnie podczas realizacji tego dokumentu miałem sytuację z motorówką, lewała się woda, zalewała sprzęt i dzięki temu, że mam taki sprzęt ochraniający, wodoodporny, świetnej jakości, mogę pracować właśnie w trudnych warunkach podczas realizacji swoich materiałów. Do tego taka torba 10-litrowa, Peak Design Sling, tak się nazywa, do której wkładam aparat pełnoklatkowy S5, obiektywy stałoogniskowe, na przykład 24 i 50 mm, 35 jest założona już razem z aparatem, mikrofon kierunkowy, mikroporty, paszport, pieniądze i to wszystko. I tym Z tym sprzętem mogę śmiało podróżować na przykład po Meksyku. A w Meksyku, kiedy realizowałem znów fotografie i filmy, właśnie pracowałem na Lumixie S5 w stałkach. Wtedy miałem 24 i 50 mm, 35 jeszcze na rynku nie było. Mikroporty, mikrofon kierunkowy. Kolejny sprzęt, z którego korzystam i jest dla mnie bardzo pomocny, to DJI Mavic Pro 2, czyli dron. Niewielkich rozmiarów, jak widzicie, jak się go złoży, jest naprawdę lekki, mały. Jest on używany przeze mnie dosyć często jako właśnie wzbogacenie, urozmaicenie dokumentu. Używam go w różnych miejscach, poprzez to, że mam licencję, mogę też pracować nim komercyjnie. Natomiast najlepszym przykładem, aby wam pokazać, kiedy był używany, to był projekt Ether na Islandii. To tam latałem nim bardzo często i bardzo często wyświetlało mi się, zawsze wyświetlała mi się taka informacja, że na czerwono, że jest za duży wiatr, proszę lądować. Nie robiłem tego właśnie z tego względu, że wiedziałem, jakie ujęcia mi to przyniesie. Znałem zagrożenie i, jak to się mówi, udało się. Na Islandii korzystałem znów z dwóch aparatów.
tak jak wspomniałem, S1H i Lumix GH6. I to GH6 w tym roku, jak się pojawił, był moim głównym powodem, że poleciałem na Islandię. Dlatego, że GH6 jest to aparat, który ma mniejszą matrycę, a ja wcześniej pracowałem na pełnych klatkach, a ta mniejsza matryca pozwoliła mi na dłuższą ogniskową. Czyli wpiąłem się z obiektywem 50-200 i miałem ogniskową 100-400. I większość materiału, który powstał, i fotografie, i filmy właśnie były z tego aparatu. Nie wspomniałem jeszcze o statywach. Tutaj widzicie Libecka, czyli profesjonalny statyw, jak dla mnie profesjonalny bardzo, ponieważ spełnia moje wszystkie oczekiwania do każdej realizacji. Jest bardzo wysoki, ja jeszcze go nie wysunąłem najwyżej, jak można go wysunąć. Jest stabilny, ma świetną głowicę filmową. Natomiast z tej strony jest statyw Manfrotto, bardzo lekki, podróżniczy, ale jak widzicie, wygląda dosyć amatorsko, dlatego że jest po prostu niewielkich rozmiarów. I tutaj musiałem wysunąć jeszcze, jak widzicie, statyw na maksimum do góry, żeby mieć wysokość przynajmniej mniej więcej moich oczu. Natomiast tego statywu używam podczas podróżowania, ponieważ mieści się po złożeniu w walizce. Natomiast tego statywu używam do wszystkich produkcji komercyjnych, swoich autorskich w Polsce, gdzie mogę przejechać sobie samochodem, wypakować się, rozłożyć. Bo jak widzicie, ten sprzęt wymaga dosyć właśnie sporego zaangażowania toreb i plecaków. I teraz znów wracam do toreb i plecaków. Tu jest genialny plecak, z którego korzystam praktycznie już teraz zawsze i wszędzie. I tu się mieści mój cały sprzęt, który jest najważniejszy, szczególnie do swoich projektów. A tu mam torbę i ta torba z wkładką taką fotograficzną jest właśnie raz, że podróżniczą, świetną torbą, gdy się wyciągnie tą wkładkę, a druga rzecz, że tutaj wkładam backup i dodatkowe akcesoria, które na przykład realizuję podczas zleceń komercyjnych, gdzie mam tego sprzętu więcej, bo trzeba mieć dodatkowe akumulatory, dodatkowe mikrofony, mikroporty itd., itd. O, i tak oto wygląda moje wyjście na zlecenie, że w plecaku część sprzętu, w torbie część sprzętu, w ręce jeszcze statyw, ewentualnie dron albo gimbal i jadę lub idę realizować dany materiał. Tu jeszcze mam schowaną taką niespodziankę, ponieważ rzadko, bardzo rzadko, praktycznie cała moja historia filmu i fotografii, chociaż na początku mojej historii z fotografią były lampy czasami używane, później już w ogóle, szczególnie kiedy się używa pełnej klatki wysokich czułości i w filmie również. Natomiast od czasu do czasu, w ostatnim czasie używam takiej właśnie oto lampy. Lampy Nanlight. Mam takich dwie i doświetlam sobie czasami po prostu plan zdjęciowy. Albo zmieniam właśnie barwę światła, albo używam tej jako dopełnienie. Więc coś takiego jeszcze jest w mojej torbie jako dodatkowe akcesorium. Aby mi nie umknęło, zerknę jeszcze do moich tutaj zabawek. Kabel HDMI dodatkowy. Oczywiście ściereczka, nie jedna, gruszka. Leciałem nad piramidami i miałem brudną matrycę. Czasami się tak zdarza. Na szczęście tylko przy kilku ujęciach, więc ta gruszka mnie potem bardzo uratowała. Filtry szare Polar Pro. Wiem, że o nich już mówiłem chyba nie raz, ale to jednak jest rzecz przy filmowaniu bardzo istotna, dlatego że te filtry są szczególnie potrzebne, kiedy światła jest dużo i chcemy tego światła mniej, aby mieć czas 1:50 i na przykład przysłonę 1:8 przy moich stałkach na przykład i mieć małą głębię ostrości. Zakładam filtr szary i mam tego światła mniej, które wpada na matrycę i dzięki temu mogę korzystać właśnie z takich parametrów, które pozwolą mi nagrać film taki, jaki chcę. A zastanawiacie się, dlaczego 1:50? No dlatego, że przy 1:50 ten ruch, który jest, na przykład wiatraków, kół samochodu i innych, jest adekwatny, bym powiedział, do tego, jak nasze oko widzi. Ponieważ czas jest krótszy, 1:4000 na przykład, to wszystko jest zamrażane i wtedy to wygląda bardzo dziwnie. Wracając do mojej torby, oczywiście, ojejku, tyle tych akumulatorów zapasowych. Do tego jeszcze mam taką saszetkę, do której chowam mikroporty, kabelki i jest ona oczywiście wodoodporna, też bardzo dobrej jakości, Peak Design, i ją
wkładam właśnie w taką przegródkę tutaj w torbie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam udanych filmów. Cześć!